Mamy podwójną uroczystość. Po pierwsze, chcielibyśmy uczcić pamięć profesora Mariana Zembali, który był ambasadorem naszej szkoły, wieloletnim przyjacielem, który nas wspomagał, wspierał swoim autorytetem i inspirował do pracy. I takie też pełne wspomnień o profesorze było to spotkanie. Jestem pod ogromnym wrażeniem młodzieży, która dziś nas zaprosiła do drugiego liceum ogólnokształcącego, żeby wspomnieć wybitnego człowieka. Człowieka, który przede wszystkim kochał ludzi, kochał pacjentów, dla których nie liczył godzin, podejmował ogromne wysiłki. Ta młodzież, która przecież potrafi pięknie na luzie żyć, a dziś w skupieniu potrafiła pięknie opowiadać nie tylko o profesorze, ale o inicjatywach, które profesor podejmował. Pan profesor ciągle mówił, musimy razem. Pani prezydent, mamy do zrobienia ważne zadanie. Musimy budować nowe, kolejne obiekty dla chorego. Musimy razem zadanie wykonać. Pozostawił to piękne Śląskie Centrum Chorób Serca, gdzie znowu razem lekarze pomagają drugiemu człowiekowi. Uroczystość w drugim liceum była podwójna. Świętowano bowiem także 8. rocznicę podpisania umowy z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca. Umowy, która obowiązuje nie tylko na papierze, ale i w praktyce. Ta umowa zobowiązuje nas do udziału w wolontariacie na rzecz podopiecznych Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Zobowiązuje to oczywiście takie słowo bardzo oficjalne, ale ono kryje w sobie to, że młodzież naszej szkoły pomaga przeżywaniu różnego rodzaju traumatycznych niekiedy wydarzeń młodym podopiecznym fundacji. To są często dzieci przygotowywane do przeszczepów bądź po przeszczepach, które są odizolowane od świata, a kontakt z młodzieżą sprawia, że stają się po prostu weselsze. Młodych ludzi do wolontariatu namawiać nie trzeba. Bardzo lubię pomagać innym i właśnie kiedy dostaliśmy taką propozycję, to wiedziałam, że to będzie dla mnie właściwe. No to za każdym razem, kiedy dostajemy od Pani informację, że coś jest do zrobienia, to staram się pomagać, nawet kiedy to są weekendy, albo po prostu kiedy mamy taką możliwość, to jedziemy tam i staramy się pomagać dzieciom. Wolontariat to przede wszystkim pomoc innym, a według mnie to jest najważniejsza wartość, jaką powinniśmy się kierować w życiu, żeby właśnie pomagać. Daje mi duże doświadczenie, uczę się wtedy, jak rozmawiać z ludźmi, jak zachowywać się w różnych sytuacjach i myślę, że to dużo daje. Głównie pomagamy dzieciom, sprawiamy, że się uśmiechają, że ich czas tam spędzony jest przyjemniejszy i nie myślą tylko o tych negatywnych stronach pobytu tam. Jak to jest przynosić uśmiech na oddział? Jest to wspaniałe uczucie, naprawdę coś, co powinniśmy czuć często. Zawsze mówią tak. Są pomocni, uśmiechnięci, przede wszystkim ta młodość i jeżeli młodzi, uśmiechnięci ludzie i uczniowie idą do małych dzieci, pacjentów, którzy są cierpiący i widzą tą radość, te dzieci zapominają o tym, że są chore. Także to jest najpiękniejsze. Chcieliśmy podziękować młodzieży za to spotkanie. Młodzież była zawsze związana z profesorem. Profesor był żeglarzem, szkoła pod żaglami, to było takie jego też przesłanie dla młodych ludzi, których wokół siebie gromadził, ucząc współpracy, pokazując, że trzeba mierzyć się z wyzwaniami. Jeżeli pracujemy razem, zespołowo, to z różnymi wyzwaniami możemy sobie poradzić i żeby osoba mocniejsza mogła wspomóc tą osobę słabszą. I młodzież tej szkoły uczestniczyła w wielu akcjach przeprowadzonych przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca na rzecz i najmłodszych pacjentów, i na starszych pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca. I to było dla profesora zawsze bardzo ważne, że działała ta młodzież razem i wspierała tych najbardziej potrzebujących.